zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wybory międzyprezydenckie, czyli 2022, listopad, to już jest w sumie 7 miesięcy. Mamy kwiecień, no będzie wielka zmiana w Ameryce z powrotem. Ameryka wraca do normalności. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję i jeszcze bardziej. No jest taka, jest polityk, polityczka, senator Elizabeth Warren. No ona jest ze wschodniego wybrzeża amerykańskiego. Ogólnie swoją karierę zrobiła na tym, że zadeklarowała się, że jest Indianką, czyli Indianką nie z Indii, tylko Indianką z plemienia Apaczów, Siuksów, Czarnych Stóp, czy innych Crow. No i dlatego dostała się w Ameryce, mówią, że jest rasizm, no ale niestety, może bardzo dobrze, że są punkty za pochodzenie i jak ktoś się deklaruje, że jest z pochodzenia Indianinem, także i ty możesz zostać Indianinem, a ona może zostać Indianką, no i ona się zadeklarowała, ukończyła najróżniejsze sławne uniwersytety, dostała pracę na sławnych uniwersytetach. Ostatnio pracowała na Uniwersytecie Stanowym, gdzie miała około 350 tysięcy dolarów rocznie, czyli 1000 dolarów dziennie, włączając niedzielę, soboty, niedzielę i święta. No i została politykiem. No i jest taką polityczką, że jest po prostu komunistką. I z czym ona najbardziej walczy? No ona najbardziej walczy jako profesorka, która ma 1000 dolarów dziennie. Ona walczy z wysokimi kosztami uczelni. No to już nie można być bardziej, to nie może być bardziej groteskowe niż coś takiego. Profesorka, która zarabia 7 razy więcej niż każda średnia rodzina amerykańska. Ona mówi, że szkoły są za drogie. No nie dość to, to ona jeszcze politykę buduje na tym, żeby zrezygnować, żeby po prostu te wszystkie pożyczki, które studenci brali, żeby je zlikwidować. No ci rodzice, te 7 rodzin, które pracowały na pensję tej profesorki, przypuszczalnie spłacały wszystkie te pożyczki. No i teraz się zastanawiają, jak ta komunistka może proponować, że inni, którzy nie spłacali, mają mieć wyzerowane pożyczki, a oni jako uczciwi nie dostaną z powrotem, bo byli na tyle głupi, że spłacili. Co powiedzą ludzie, którzy nie poszli na studia, bo ich po prostu nie było stać? Ogólnie rzecz biorąc, przez ostatnie 30 lat, no to komuniści opanowali jedną z instytucji, to właśnie jest szkolnictwo. No i jak oni to zrobili? Oni po prostu powiedzieli, wmówili wszystkim, że wszyscy potrzebują ukończyć studia, no i w zasadzie zmusili banki, żeby dawały pożyczki, no bo państwo gwarantowało. No co to spowodowało? No jeżeli pieniądze były dostępne, to wzrost czesnego na uczelniach i na koledżach amerykańskich było około 3 razy szybszy niż inflacja, czyli co rok, jak inflacja była tam 1-1,5%, to uczelnie wzrastały przez ostatnie 30 lat około 5-6% czesne podchodziło. Doprowadzili do tego, że z pracowników uczelni i koledzi 60%, 70% nawet, to jest biurokracja, to jest administracja, to są ludzie niezwiązani z nauczaniem. No ja nie mówię o dozorcach, o woźnych i tak dalej. To jest po prostu urzędnicy czy specjaliści od transgenderyzmu, specjaliści od spokojnego życia studenckiego, asystenci do spraw niczego i tak dalej, i tak dalej. Także, że te wszystkie liberal arts, czyli te kierunki humanistyczne,
próbowanie wina i tak dalej, i tak dalej, granie na flecie, historia jakichś tam mrówek w Afryce Środkowej. Wszystkie takie debilowate, bezużyteczne kierunki, polityka międzynarodowa i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko spowodowało, że jest bardzo dużo ludzi z wyższym wykształceniem. No i z reguły teraz oni pracują, że się pytają, czy kawa ma być z mlekiem, czy ze śmietanką. No i właśnie te wszystkie $1.5 triliona Elizabeth Warren, ona chce to zlikwidować. No ona w zasadzie wprowadza wojnę klas. W zasadzie to mówi, że musi być kontrola cen. W Ameryce, gdzie jest wolny rynek, gdzie jest kapitalizm, gdzie każdy ma szansę zarobić i każdy ma szansę wycisnąć ile się da, no ale tam gdzie ktoś ma szansę zarobić, to zawsze przyjdzie drugi, który może zarobić jeszcze więcej, jeżeli coś usprawni. No i to jest ten pozytywna sprawa wolnego rynku, że nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie po prostu wykolegowywał wszystkich innych. No jest to możliwe w socjalizmie, jest to możliwe w komunizmie, no bo tam rząd nadaje tym, którzy wygrywają, rząd rozdaje różne uprawnienia tym, którzy ich popierają. No wszyscy ci oligarchowie rosyjscy, czy wszystkie te telewizje, telefony w Polsce po upadku PRL-u, no to tam nie było wolnej konkurencji, tam było to wszystko rozdane swoim kolesiom. No i teraz właśnie Elizabeth Warren, no to ona mówi, że będzie kontrola cen, kontrola czynszów, kontrola benzyny i tak dalej, że za dużo korporacje zarabiają. No korporacja to nie jest jakiś twór z księżyca. Korporacja to są dziesiątki tysięcy ludzi, pracowników, setki tysięcy ludzi, którzy fizycznie tam coś robią, składają, zarabiają, płacą podatki stanowe, federalne, tak, także federacja, no to reprezentuje miliony, miliony ludzi, którzy dokładają do tego koryta tych wszystkich polityków. No ale Elizabeth Warren i cała reszta tych oszołomów komunistycznych w sumie bardzo bogatych wychodzi i mówi, że 750 miliarderów amerykańskich nie płaci wystarczająco dużo pieniędzy, no i że oni muszą zacząć płacić właśnie za czystą energię, za opiekę zdrowotną, za pół darmo, za opiekę żłobków i przedszkoli. No widać jak szkoły zostały opanowane przez lewackich komunistów, szczególnie przez tych, którzy w sumie nie bardzo patrzą się na to, żeby mieć żonę, męża i dzieci. To są wszystkie inne spojrzenie na świat. No oni nauczają teraz tego, zamiast jak dodawać, jak mnożyć, historii, geografii. To jest zapomniane. Teraz jest tylko sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwość rasowa, no i nauczanie innych sytuacji, można powiedzieć, życiowych pomiędzy kobietą i mężczyzną, no to już nie, jest nienormalne. Tego rodzaju rzeczy propaguje dzisiejsze lewactwo. No i Elizabeth Warren, jak wszyscy komuniści, ustanawiają walkę pomiędzy klasami, tak jak w Polsce, czy po wojnie, no w całym bloku wschodnim, na Ukrainie, w Rosji, no to czy w Kolumbii, czy w Wenezueli, no to zawsze jest dziedzic i parobek, no i właśnie na dzień dzisiejszy zamiast dziedzica i parobka jest walka pomiędzy homoseksualistami i
i normalnymi, regularnymi ludźmi, którzy mają normalny seks, który produkuje, czy jest w stanie urodzić kobieta, to teraz doszło do tego właśnie, że mamy pływaczki, które wygrywają złote medale, które nie mają genitalii kobiecych. No i ona stawia właśnie na to. Ona stawia na to. Poparcia nie ma. Poparcia nie ma. Ani Biały Dom nie ma poparcia, ani Senat nie ma poparcia. Jak ona sobie to wyobraża, że będzie miała większość w Senacie niż 50 osób? No w Senacie teraz jest podzielone. Senat w sumie ma 100 senatorów i senatorek. Dlaczego tak jest? No bo to jest 50 stanów, na każdy stan są dwa miejsca, niezależnie czy to jest Kalifornia z kilkudziesięcioma milionami ludzi, czy małe Rhode Island, które ma chyba mniej niż 2 miliony ludzi, no to są dwa miejsca. No i teraz jest podzielone. 25 stanów jest demokratów, 25 stanów jest republikanów. Przepraszam, i Kamala Harris, która też jest totalną wpadką komunistyczną, ona ma te 51 zdanie. No ale Biden dostał się do Białego Domu tylko dlatego, że były te głosowania kopertowe. No widać to na naszych oczach, że to nie była prawda. Te wybory to były coś nie tak. No albo ludzie się po prostu obudzili. Poparcie dla Bidena no to jest około tam 30 parę procent. Czyli jakby było 50%, to by znaczyło, że wszyscy konserwatyści są przeciwko, a wszyscy socjaliści są za. No ale jest mniej niż 50%, czyli jest 60 parę procent, czyli jedna trzecia demokratów po prostu nie wierzy w Bidena. No i to będzie to tsunami. To właśnie będzie to tsunami w listopadzie, kiedy ludzie pójdą do wyborów głosować. No a zagłosują, patrzą się ile kosztuje cały taki koszyk zakupów tygodniowych, ile płacą za benzynę i tego rodzaju rzeczy. No Biden teraz zacznie atakować republikanów na pewno, że Republikanie, konserwatyści nie mają planu, jak zlikwidować inflację. No inflacja powstała dlatego, że Biden pierwszego dnia wydał rozkaz prezydencki, zamknął rurociąg, ten tak zwany Keystone, gdzie 10 tysięcy ludzi straciło pracę bezpośrednio, 30-40 tysięcy straciło pracę pośrednio. Ropa jest przesyłana z północy na południe Ameryki, no i też i z Kanady pociągami, cysternami i tak dalej. Ameryka zaczęła importować olej między innymi importuje do tej pory też z Rosji, tak? Wszyscy mówią o tym, że Niemcy importują z Rosji, ale Ameryka też tam częściowo dostaje. No może teraz już to zostało zablokowane. Ale te wszystkie rozkazy prezydenckie to spowodowało to, że po prostu jest potężna inflacja. Ten COVID, sztuczny COVID, no każdy dzisiaj widzi i wszyscy najbardziej chyba ci nienormalni zaczynają normalnie, ci widzą, że to 2 lata było oszukaństwa. Nic już nie wróci, do maseczek, no ale mimo wszystko ten silny wydział zbrojny partii demokratów, czyli ten CDC, czyli Centrum do Spraw Chorób Zakaźnych powiedziało, że w samolotach ludzie będą musieli mieć maseczki. Też wszyscy się buntują. Ameryka się po prostu buntuje. Ameryka się śmieje z wariatów. CNN upada. CNN, czyli komunistyczny News Network albo Clinton News Network. No to wszystko upada.
Twitter ma być kupiony przez miliardera, właściciela Tesli. Także eksperymenty amerykańskie z komunizmem po prostu już chyba wszystkim pokazały, że to mija, że to mija, no i ten listopad będzie po prostu nieprawdopodobny inny. Harris, no chyba ją wsadzą na prezydenturę. Teraz chyba wszyscy ci politycy, Obama tam z tyłu kombinuje, jak zrobić, żeby odsunąć Bidena. Przypuszczalnie w ciągu paru tygodni ogłoszą, że ze względu na serce, zawsze używają serca jako takiego wytłumaczenia na zdrowie. Większość ludzi się współczuje, także Biden po prostu będzie odstawiony na bocznicę. Kamala Harris zostanie wiceprezydentem. No w 2024 chyba nawet jej nie dopuszczą do kandydowania na prezydenturę. Zniszczyli. Komuniści zniszczyli kompletnie Amerykę. No i teraz Ameryka się kompletnie będzie musiała odbudowywać, ale się odbuduje. Ta partia demokratyczna też musi się jakoś otrząsnąć. To lewactwo, które pociągnęło resztę normalnych demokratów za włosy w kierunku wściekłego komunizmu, no to widzi, że w żadnym kraju po prostu, no musi być jakieś centrum i zawsze te centrowe sprawy muszą eliminować ekstremalnych lewaków, no i ekstremalnych ludzi po prawicy. No i muszą się dogadywać. No i wszyscy rozumieją, że nawet i demokraci zaczynają rozumieć, że pieniądze nie rosną na drzewach, że podatki są potrzebne, ale do pewnego stopnia. Czarni, no czarnym nie jest lepiej. Czarnym ze względów na pracę, na zatrudnienie jest gorzej pod Bidenem. Czarnym pod względem no inflacji nie jest lepiej. Najgorsza to jest jednak przestępczość. Ta przestępczość, którą komuniści amerykańscy doprowadzili, no bo pozwalali pewnym organizacjom, które nazywały się, niby reprezentowały czarne grupy, że czarne życie znaczy, spowodowały to, że wszelakie szaber, rozruby, podpalania były nieścigane, nie były kontrolowane, nie były karane i tak dalej, i tak dalej. No i kto na tym traci? No najbardziej tracą właśnie w dzielnicach zamieszkałych przez biednych, kolorowych ludzi. No i to jest żal, że ci ludzie muszą po prostu tak cierpieć. Także biała Elizabeth Warren opowiada głupoty. 70% myślę czarnych po prostu kompletnie się nie zgadza z tym maksymalnym marksizmem dzisiejszej partii demokratów. Także to wszystko zacznie wracać do porządku. No będą blizny, będzie ból, ale wszystko zacznie wracać do normalności. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, z reguły zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdzie jesteś, gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na tych, którzy chcą pracować, głosujcie na tych, którzy wierzą w wykształcenie, normalne wykształcenie, nie jakieś tam socjalistyczne eksperymenty.
wierzą w płacenie normalnych podatków, wierzą w samoobronę i tak dalej, i tak dalej. No to są podstawowe rzeczy, które od tysięcy lat są normalne dla normalnych. Komuniści chyba zawsze tylko dla złości chcą to wszystko zniszczyć. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że nie będziecie głosowali na Bidena. Dziką grupę socjalistów, demokratów, bo przypuszczalnie jesteście również poszkodowani. Także najwyższy czas otworzyć oczy i po prostu powąchać kawę, żyć normalnie i wrócić do normalnych. Zdrowia dla normalnych.